Michał Kryński, Bankier TV, a w studiu Piotr Kuczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Piotrze, dziś dla odmiany wreszcie na żywo, no ale w okolicznościach, niektórzy powiedzieliby dosyć smutnych, no, zrobiliśmy swój własny Brexit, to znaczy tak jak Wielka Brytania odpadliśmy z euro, na szczęście nie z tego gospodarczego. Ja panu coś powiem. Ja kiedyś grałem w piłkę nożną i to ostro, nie byłem dobrym graczem, absolutnie, ale uwielbiałem. Uwielbiałem grać, chociaż niespecjalnie potrafiłem. Ale teraz, kiedy to się zrobiło taką komerchą straszliwą, bo to zrobiło się straszliwą komerchą, kiedy całe wydanie jakichś tam faktów, wiadomości, czegokolwiek są poświęcone jedynie piłkarzom, to ja mam tego potąd. Owszem, włączam dokładnie w sekundzie rozpoczęcia meczu i wyłączam dokładnie w sekundzie zakończenia, jeżeli, no bo oglądam, rzeczywiście oglądam. Bo to jest nie, naprawdę, jeżeli podziwiam Państwa, którzy słuchacie, czytacie i nie macie dosyć. W związku z tym ja staram się w tym momencie trzymać kciuki za tych, którzy są po prostu lepsi. Według mnie wczoraj były absolutnie równe drużyny. Nie było tak jak ze Szwajcarią, gdzie Szwajcarii w drugiej połowie Polacy byli po prostu źli, a w dogrywce byli fatalni. No i udało się przez rzuty karne, a tu byli lepsi, albo przynajmniej równi i nie udało się przez rzuty karne. Pomysł rzutami karnymi na mistrzostwach Europy czy świata jest pomysłem głupim, po prostu. No, okazało się, że Portugalczycy lepsi, a my tymczasem możemy wrócić do tego, co lubimy najbardziej, czyli do narzekania. Jest. Patriotyzmu trochę nam może zejdzie, tej pompy odrobinę też. To na pewno już poniedziałek. Na razie jeszcze będzie dzisiaj, jutro jeszcze przyjadą, wrócą, znowu całe wydania. No na szczęście ja będę na działce pod Sosną. No, ale możemy wrócić także do martwienia się o to, co dalej z Europą. No tydzień minął, świat się nie skończył. Tak. Nie no, świat się nie skończył i stało się to, czego ja się spodziewałem. No i pisałem o tym, w związku z tym nie jest to coś, co można powiedzieć a po fakcie, a teraz to jesteś mądry. No, mówiłem, że będzie 2-3 dni spadków, czy tam dyskontowania tego wydarzenia, potem wszystko wróci do normy. To prawda, nie spodziewałem się być może, że to nie zastanawiałem się do jakiej normy, tylko mówiłem do normy. Że to będzie tak, że S&P 500, indeks na Wall Street, na Nasdaq, będzie wczoraj 1,5% od rekordu wszechczasów. No to aż tak dobrze to pewno nie spodziewałem się. Ale to, że indeksy rosły, to było dla mnie oczywiste. W tej chwili już jest czekanie na pomoc banków centralnych. Wczoraj Mark Carney, czyli szef banku angielskiego, Kanadyjczyk, tak? Chyba Kanadyjczyk. Ale szef Banku Angielskiego powiedział, że oczywiście latem Bank Anglii obniży stopy. No, funt od razu oberwał. Jasne. No, ale to było oczywiste. Wydaje się również oczywiste, że FED wstrzyma się z wszelkimi podwyżkami stóp, żeby zobaczyć, jak to będzie sytuacja wyglądała w październiku, wrześniu, październiku, bo wtedy nowy premier Wielkiej Brytanii być może złoży notyfikację, bo ja w dalszym ciągu uważam, że to nie jest wcale takie pewne. Podobno rynki w 30% wyceniają, że nie będzie Brexitu. No a 30% to jest sporo. No. Głosy o tym, że trzeba powtórzyć referendum, były takie trochę zabawne, ale fałszywe doniesienia o tym, że Brytyjczycy Londyn wybrał niepodległość. Tak, Londyn niepodległość, Brytyjczycy w Google sprawdzający, no tak, co to jest zabawa, właściwie Unia Europejska, ale to oczywiście dla mnie zupełnie poważne jest to, co się stało wczoraj, o czym ja też mówiłem i też publicznie mówiłem, kto słuchał, to pewno wie, że mówiłem, że ci Johnsono podobnie, ja ich tak nazywam, politycy, czyli tacy jak Boris Johnson, oni wcale nie chcieli tego wygrać. Oni chcieli przegrać stosunkiem 45 do 55. No ale pokazać siłę jednocześnie. Tak jest. I na tym budować swoją pozycję. I wtedy mógłby zostać premierem i tak dalej. Dlaczego Boris Johnson się wczoraj wycofał? Bo się przestraszył. Bo mógł zostać odnotowany w historii jako ten, który wyprowadza Wielką Brytanię, bo ten premier będzie wyprowadzał, prawda? No, to by jednocześnie zatrzymało, że jako być może doprowadzi do rozpadu Wielkiej Brytanii, bo to też jest możliwe. I zostałby w historii Boris Johnson największy szkodnik w historii Wielkiej Brytanii. No i I pewno tego się wystraszył, no bo dlaczego niby zrezygnował? Tylko i wyłącznie z premierowania, tylko i wyłącznie dlatego. No ale pytanie, jak będzie po drugiej scenie, po drugiej stronie sali parlamentarnej, bo w drugiej partii bardzo poważna walka o władzę, blaryści nagle ruszają do ataku. Tak, tak. No zobaczymy, no to wie pan, to ja w tej chwili tym bym się specjalnie tak nie przejmował. Ważne jest co innego, że w tej chwili będą walczyły dwa, a nawet trzy nurty, jeżeli chodzi o Brexit, takie jak ja widzę, bo na pewno jest tego więcej. Jeden to jest czysto polityczny, w interesie polityków unijnych, gdybym ja był politykiem, to robiłbym dokładnie to samo, jest spowodować, że warunki odejścia Wielkiej Brytanii będą najgorsze z możliwych. Najgorsze. No i już pojawiają się głosy, że trzeba to najszybciej. Oni to mówią, tylko pytanie, co zrobią. Więc oni będą szli w tym kierunku po to, żeby nie dać złego przykładu całej reszcie, prawda? To jest jasne. Ale jest drugi nurt. Ten drugi nurt jest równie potężny, a według mnie nawet potężniejszy w dłuższym terminie. To jest nurt biznesowy, bo biznes by nie chciał, żeby było działanie według zasady business as usual. Symbolem może być chociażby to, że giełdy nadal mają się połączyć, czyli Londyn na przykład, i Berlin różne rzeczy. Biznes będzie chciał, żeby to był wariant norweski współpracy, no bo mamy wariant norweski, szwajcarski, turecki, różne są implikacje wynikające z tych różnych wariantów współpracy danego kraju z Unią Europejską. Biznes by chciał wariantu norweskiego, przy czym na wariant norweski z eurosceptykom angielskim się kompletnie nie spodoba, bo to znaczy, że płacenie 10% mniejszej składki, to chyba nie o to chodziło, niż normalnie. Stosowanie prawie wszystkich praw unijnych, stosowanie wszystkich wolności, łącznie z przepływem ludzi europejskich. Czyli nic się tak naprawdę nie zmieni. Oprócz tego, że nie ma się prawa głosu w ogóle w żadnych sprawach związanych z Unią Europejską. Nie wiem, czy o to Anglikom chodziło. No, skoro bez tego weta, z którego korzystali do tej pory. No więc właśnie, a skoro nie o to im chodziło, no to nie będzie to zapewne wariant norweski. Jaki będzie, nikt tego nie wie. A rynki nie mogą w nieskończoność dyskontować tego, że ktoś czegoś nie wie i być może coś się kiedyś zdarzy, a to coś będzie trwało kilka lat. W związku z tym w tej chwili jest sytuacja nawet lepsza dla obozu byków, bo jest sytuacja taka, znowu banki centralne pomogą. Oczywiście to pomoże jak nalepienie plasterka na ranę, ten pomoc banków centralnych, tylko na chwilkę, no ale ta chwilka to czasami jest parę milionów, miliardów złotych, dolarów, euro zarobionych na giełdzie, prawda? Panie Piotrze, na chwilę skręćmy do pytań, bo proszę bardzo. Czekaliśmy na to bardzo długo. O, tak. Strażak i nasz rodzimy rynek. Dlaczego nasza GPW jest taka słaba od momentu ogłoszenia Brexitu i wszystkie parkiety w Europie już straty odrobiły? Czy sytuacja polityczna w naszym kraju zniechęca inwestorów do zakupu naszych akcji? No. I tu należałoby tylko zaznaczyć, że chociażby Londyn odrobił, ale bardzo pozornie. Tam jest mnóstwo... Ja na Londyn nie patrzyłem nigdy i nie patrzę dalej. Uważam, że oni są po prostu... No nic, blisko Stanów Zjednoczonych, o tak powiedział. Się z to mówi, że to jest krążownik Stanów Zjednoczonych w Europie, to jest Wielka Brytania. No pływa w końcu, nie? Wyspa. No, dlaczego GPW jest taka słaba? No, to różne powody. I mamy te dywidendy mniejsze, prawda? I mamy w dalszym ciągu zagrożenie ustawą frankową. I mamy te nieszczęsne spółki energetyczne, zresztą właśnie między innymi tutaj te dywidendy się kłaniają. I te dziwne nieudzielenia absolutoriów różnym prezesom zarządów, no, prawda? To jest świetna okazja do tego, żeby wprowadzić nowy porządek. No tak, tylko że ja kogoś słuchałem, nie pamiętam już kogo, jakiegoś polityka, ale akurat tu miał rację, politycy często nie mają racji. Tu miał rację, że to będzie straszliwie zniechęcało do zajmowania takich stanowisk, no bo jak przyjdą nowi kiedyś, to już widzą, no to będzie to samo, prawda? To będzie to samo, no więc według mnie to jest złe działanie. No i w tej atmosferce, no to nie można myśleć o tym, że sprowadzi się tutaj duże banki czy jakieś inne z Wielkiej Brytanii do Polski, o czym mówił pan premier Morawiecki. Tylko raczej o tym, że nikt tu nie będzie chciał, znaczy nikt, przesadzam, że niewielu będzie chciało w tym naszym bajorku inwestować, mówię o giełdzie, no bo jeżeli chodzi o inwestowanie w jakieś fabryki czy w coś, to jeszcze można sobie wyobrazić, chociaż też bardzo wielu będzie miało bardzo wiele wątpliwości. No, giełda jest słaba, pozostanie słaba, cokolwiek by się nie działo. Znaczy, jak będą odbicia, bo będą, bo to nie ma jednego kierunku, to i tak pozostanie słabe. Samo przejęcie przez Ministerstwo Energii, czyli nowe Ministerstwo Spółek Energetycznych, pomoże, czy raczej zaszkodzi? Nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym. Nie będę konfabulował, bo nie wiem. Po prostu nie zastanawiałem się nad tematem. Nie będę rzucał teraz, czy to w jedno, czy w drugą. Nie wiem. To pytanie od Strażaka i tu pochwała oczywiście jeden czarny łabędź. Łabędź, nie łabądź. Łabędź. Dzisiaj pan... Nie, wczoraj pan Morawiecki, a dzisiaj usłyszałem, powiedział łabądź, co mnie postawiło na baczność. Może wicepremier, dobrze wykształcony, mówi łabądź. Łabędź, łabędzice, łabędziątka. Zapamiętajcie państwo. Czarny łabędź. Czarny łabędź. Czarny łabędź w zeszły piątek. Czy przewiduje pan jeszcze w tym roku kolejne czarne łabędzie? To rzeczy nieprzewidywalne. No właśnie, chciałem powiedzieć. No, czarnego łabędzia nie da się przewidzieć. Dokończmy tylko pytanie, czy drugim w naszym kraju może być dobicie OFE? Może być dobicie OFE, może być ustawa frankowa, może być wiele zagrożeń, dlatego odpowiedź Strażakowi już została udzielona i jest ta sama ciągle. Dlatego rynek jest słaby, bo nie wie, czego się po politykach spodziewać. No i to jest największy minus, no bo opowieści, że za 10 lat będzie 1 milion samochodów elektrycznych, brzmią ładnie, chociaż według mnie mało sensownie, ale ładnie. Dopiero co automatycznie sterująca się Tesla wpakowała się w ciężarówkę, no to, zobaczymy, jak będzie z tym programem. To automat, to nie kwestia elektryki, tylko automatu. No, więc to różne tego typu zapowiedzi są rzeczywiście miłe. A propos jeszcze tego, bo to zacząłem mówić i nie skończyłem. A propos tego ściągnięcia z Wielkiej Brytanii do Polski, Litwy, bo to wszyscy w tej chwili mówią i chodźcie do nas, tych dużych firm finansowych. Oni się w życiu stamtąd nie ruszą, jeżeli Wielka Brytania rzeczywiście wybierze wolność od Brukseli, dlatego że wtedy Wielka Brytania stanie się największym na świecie rajem podatkowym, a być może pralnią pieniędzy bez regulacji unijnych. Jestem głęboko przekonany. To, co się czyta o City, i o tych wysepkach naokoło, to będzie w całej Wielkiej Brytanii po prostu. I gdzie to będzie opuszczał raj podatkowy? Zakładając, że będzie Wielka Brytania oczywiście, bo Szkocja... No to w Anglii, no to w małej Anglii, no to w małej pozostać. No to w małej Anglii, już to im tego życzę. Panie Piotrze, to w takim razie standardowe pytanie o złoto. Bez tego chyba się nie da. Czy nie uważa pan, że w świetle odłożonych w czasie podwyżek stóp w USA dobrym pomysłem jest inwestycja w złoto? Co może handlować, a co może windować cenę złota w najbliższym czasie? Ja uważałem, że, i to mówiłem publicznie wiele razy i tutaj w tym studiu również, że kupno złota koło $1100, w okolicach $1100 za uncję, według mnie jest niezłym interesem i chyba tak było, prawda? Przynajmniej na razie jest to 20% wyżej. Co dalej? No dalej to się zobaczy, bo to nie jest wcale takie pewne. Musiałoby coś nastąpić kolejnego, co by... Jedna sprawa warta jest zauważenia. W dalszym ciągu bardzo niskie są rentowności obligacji, na przykład niemieckich, tych bezpiecznych. Wysoka jest w dalszym ciągu cena złota, mimo że indeksy rosną. To znaczy, że potrzeba tej bezpiecznej przystani dalej istnieje. To nie jest tak, że Brexit był, już nie ma Brexitu, już w ogóle nie ma problemu. Nie, to zachowanie tych bezpiecznych walorów, aktywów pokazuje, że problem nadal jest. A co ze złotem? No, jeżeli pojawi się następny czarny łabędź, o którym ktoś to pytał, no to wystrzeli, będzie 1500 za chwilę, prawda? No, ale tego się po prostu nie da przewidzieć. Jeżeli nie będzie niczego takiego, to będzie się stabilizowało w tym przedziale między 1100 a 1300, powiedzmy. No. Bo nie widzę w tej chwili powodu, do którego miałoby dalej drożeć. No, w tej chwili nie widzę. Musiałoby się znowu coś wydarzyć. Panie Piotrze, standard S&P obniżył ocenę Unii Europejskiej do AA. No tak, no i co? Tylko pytanie, czy ktokolwiek się tym przejmie, patrząc, co się dzieje. Może przez chwilę, może w to wczorajsze osłabienie euro, może częściowo z tego wynikało, ale jutro już nikt o tym nie będzie. Znaczy, jutro jest sobota, w poniedziałek nikt nie będzie o tym pamiętał. To pytanie od Manola, abstrahując od Brexitu, co według Pana jest największym problemem w strefie euro? Wysiłki EBC na rzecz wywołania inflacji i pobudzenia akcji kredytowej są bezowocne. Jeżeli chodzi nie tylko o strefę euro, tylko o wszystkie banki centralne, mówię o tych, które stosują poluzowanie ilościowe, depozytowe stopy ujemne itd., itd. Znaczy bardzo dobrze wychodzą na tym instytucje finansowe. A tak, to się zgadza. Tylko że te działania, jak Państwo spojrzycie na wykresy, nie prowadzą do celu, które wskazały sobie te banki. I to ostrzegał, to tutaj też żeśmy chyba już o tym kiedyś mówili, Bank for International Settlements, taki banków centralnych w Bazylei, który ustawia standardy bankowe, on ostrzegał, że to, co banki centralne mają w swojej toolbox, jak oni to ładnie nazywają, skrzynce narzędziowej, się powoli wyczerpuje, że oddziaływanie będzie coraz słabsze. I rzeczywiście tak jest. Według mnie banki centralne nie unikną, tylko znowu po następnym czarnym łabędziu, czyli po następnym kryzysie, nie unikną stosowania helicopter money, czyli dopłat panu, mnie na rachunek. Takie europejskie 500+. Na przykład. RR pyta o wejście Polski do strefy euro, wypowiedzi na antenie TVN Leszka Millera czy Radosława Sikorskiego. Czy uważa Pan, że wprowadzenie euro w Polsce jest dla nas korzystne w obecnej sytuacji? No i to jest problem. To zadała mi, bo okazało się, że niestety byłem ostatnim gościem pani Janiny Paradowskiej, w Superstacji byłem, już przed jej śmiercią. I właśnie zadała mi pani Paradowska to samo pytanie, wprowadzając mnie w pewną konfuzję. Dlatego, że ja jestem od dawna, byłem przeciwnikiem przyjęcia euro w Polsce z powodów czysto ekonomiczno-gospodarczych. Według mnie własny kurs walutowy, własny bank centralny i stopa procentowa dają możliwości reagowania na kryzysy zewnętrzne tymi parametrami, nie uderzając mocno w rynek pracy. Jeżeli się pozbędziemy tych parametrów, to jedyną reakcją na kryzys będzie zwiększenie bezrobocia. I to jest słaba perspektywa, w związku z tym ja byłem zawsze przeciwny. Teraz nie mogę powiedzieć, że stałem się zwolennikiem, ale mój gorący sprzeciw zamienił się na zwątpienie, powiedzmy. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście, jeżeli, to jest pytanie, jeżeli ci ze strefy euro pójdą rzeczywiście w kierunku zacieśniania między sobą współpracy i zostawiania nas wszystkich na zewnątrz. To byśmy nie zostali już w trzeciej prędkości. To za chwilę się okaże, że mamy z jednej strony strefę euro, z drugiej strony Rosję. No i to jest taki słaby wynik. No i będziemy znowu... I dlatego ja mam wątpliwości. No, z punktu widzenia gospodarczo-ekonomicznego w dalszym ciągu, mówię, to się nam nie opłaca, a z punktu widzenia politycznego może się opłacać, jeżeli tamci pójdą w kierunku naprawdę mocnych związków. To jak jesteśmy przy bezrobociu, spodziewa się Pan szerokich powrotów, chociażby z wysp polskich pracowników? Nie. W Wielkiej Brytanii nasza migracja jest potrzebna. No, chyba że ktoś się przestraszy tych różnych rasistowskich i innych, właściwie to nie rasistowskie, ale antyimigranckich ekscesów, które się zaczęły pojawiać. Ale reakcja polityków angielskich jest tak mocna, i policji, i polityków, że myślę, że to wezmą za buzię, delikatnie mówiąc. Czyli tutaj nie musimy spodziewać się... Nie wierzę w to, nie wierzę. I też zachęcanie, to znowu pan premier Morawiecki, zachęcanie do powrotu, żeby tam wróciło ileś tam set tysięcy, to jest proszenie się o katastrofę. Może to oni mają domknąć tą lukę VAT-owską, którą premier tak bardzo chce. No tak, tylko trzeba byłoby. Ja, niby jest rynek pracownika, ale tak jak się ludzie, jak Państwo pytacie się znajomych, to nie do końca jest na taki rynek, więc jakby się kilkaset tysięcy nowych zjawiło, to obawiam się, że zaczęłoby się mówić, że Ukraińcy zabierają nam pracę. Obawiam się tego kierunku bardzo mocno. On i tak kiedyś się pojawi. To nie bez złudzeń. Panie Piotrze, to w takim razie w temacie pracy 13 zł pensja minimalna. Stać nas? Ja byłem i jestem za podnoszeniem pensji, wynagrodzenia minimalnego do okolic połowy wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, do okolic połowy. Uważam, że rząd tym ruchem 150 zł jednym ruchem, tak, bo to tak wyszło, No przesadził. To znaczy dynamika tego wzrostu jest za szybka, bo trzeba dać biznesowi czas na przygotowanie się. Jakby to było rozłożone na 2 lata, 3 lata, to byłoby ok, wszystko było w porządku. Dla mnie byłoby w porządku. Ale taki jeden ruch, no to jest uderzenie. Ja siedziałem, lecąc samolotem chyba do Wrocławia, nie pamiętam już gdzie, chyba do Wrocławia, z panią, znana nazwisko, ale nie będę mówił, z jednej z organizacji przedsiębiorców, która liczyła przy mnie, ile to będzie przedsiębiorców kosztowało. To 2,9 mld jej wyszło. Czyli jest to płacenie z kieszeni przedsiębiorców za życzliwość wyborców. Plus zwiększanie wpływu do budżetu. No, ruch jest genialny od strony politycznej. Genialny po prostu. No, ale wydaje mi się za szybki. To może to trochę zaszkodzić, bo może zwiększyć rzeczywiście szarą strefę. Po prostu mały biznes, szczególnie mały biznes, nie będzie w stanie pewnie się tak szybko przystosować do tego wzrostu. Panie Piotrze, to wracając na chwilę na rynek, zawsze mówi Pan, aby podczas spadków kursu wystrzegać się łapania spadającego noża. No. Pyta Michał, po jakim mniej więcej czasie można więc uznać, że spadki wyhamowały? Tu nie ma czasu, to nie ma cezury czasowej, to nie o to chodzi. Chodzi o, tylko to musiałby Pan po prostu zapoznać się albo stosować analizę techniczną. Ja zazwyczaj, kiedy mocno inwestowałem, a teraz, kiedy analizuję wyłącznie, to patrzę na analizę techniczną. Jeżeli zobaczę jakąś formację odwrotu, to znaczy, że dno zostało osiągnięte, formacja się pojawia, że może już będzie wzrost, to wtedy warto inwestować. Tak ja zakładam. Oczywiście jest metoda, która mówi, uśredniamy do dołu. Mądre książki o inwestowaniu bardzo odradzają tą metodę. Ja ją też bardzo odradzam. Ja widziałem człowieka, który to robił i który zbankrutował. Bo sytuacja jest dosyć prosta. Cena spada o 20%, dokupuję. Następne 20% dokupuję. Spada jeszcze, już nie mam pieniędzy. Spada jeszcze, nie mam zdecydowanie pieniędzy i się wykładam. No więc spadanie to jest uśrednianie do dołu. Ja zawsze uśredniałem do góry, jak inwestowałem. No chyba, że jesteśmy bardzo, bardzo cierpliwi. Ale ludzie nie żyją tak jak żółwie na Galapagos, także wie Pan. Panie Piotrze, jeszcze energetyka przez chwilę. Pytanie o spółki energetyczne. Pojawiło się kilka artykułów sugerujących, że w PGG zaczyna faktycznie, pewnie zaczyna faktycznie przeprowadzać restrukturyzację. Zygmunt Solorz-Żak chce pozbyć się ZE PAK w zamian za akcję Enei. Czy sytuacja pomału zaczyna się stabilizować? Czy można spodziewać się odbicia? To jest podobne pytanie do jednego z poprzednich. Ja w tym sektorze nie czuję się mocny po prostu. Tam jest takie zamieszanie. Tak dużo wpływów nie tylko biznesowych, ale i politycznych z oczywistych powodów, bo to i kopalnie, i elektryka, że naprawdę nie czuję się tu silny, żeby wyrażać opinię na temat, co będzie dalej, jak wygląda sytuacja. No, pan Solorz-Żak, mogę jedno powiedzieć, bardzo często miał bardzo trafne decyzje biznesowe i tyle, no, więc pewnie, więc może i tym razem. Tym, którzy skupiają się na energetyce. Otóż to. Dobrze, to pytanie na koniec już czysto polityczne, ale oczywiście nie polityczne. Hiszpania, ostatnie wybory, czy skończy się dokładnie tak samo, czyli próbą stworzenia rządu i zaraz rozpadem? No tak, no, wyniki były nieco lepsze dla Partii Ludowej, nieco lepsze dla Rajoya, ale niewystarczająco dobre, żeby stworzył samodzielnie rząd. Te Ciudadanos, czyli obywatele, nie chcą podjąć z nim robić rządu, chociaż chyba byłoby im najbliżej. No i zrobił się znowu ten sam układ, który był po poprzednich wyborach, a chyba Hiszpanii, bo to były przyspieszone wybory, prawda, bo nie udało się stworzyć rządu. A chyba Hiszpanii nie zależy na totalnym bałaganie i na kolejnych wyborach. No, tak ktoś ładnie powiedział, że nie stać Hiszpanii. No stać to stać, tylko po co? No, jeżeli znowu ma być ten sam. To, że ich nie stać, słyszeliśmy już 2 i 4 lata temu. No więc właśnie. No jest bałagan i sorry winetu, ja nie wiem, co kieruje poszczególnymi partiami i dlaczego nie chcą z tym Rajoyem nic mieć wspólnego. Skoro na przykład w Niemczech potrafią przecież partie SPD i CDU-CSU na przykład robić wielką koalicję. Więc tutaj też powinno coś takiego nastąpić, skoro 40% Hiszpanów jednak chce Rajoya i Partię Ludową, no to trzeba dać im porządzić, no, z kimś. No ale jak na razie wobec tego szybkiego wychodzenia... Może będzie rząd mniejszościowy, bo po to w końcu to jest jakieś rozwiązanie. Rząd mniejszościowy i z poparciem dla każdej sprawy z innej partii. No ale to jest słabe rządzenie. Panie Piotrze, to mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia będzie już bez wychodzenia ze strefy euro. Miejmy nadzieję. Z euro już nie odpadniemy, tak więc może pozostanie po prostu pozytywny klimat. Otóż to. I tego sobie życzmy. Dziękuję bardzo. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion, a Państwa zapraszamy za tydzień na żywo i oczywiście z pytaniami.